Witajcie! Na kanale łowcychin.pl dzisiaj na warsztat bierzemy nowość, która może zmienić moje, a możliwe, że i wasze, podejście do drukowania 3D w domu. Mówimy o Creality K 1 Max. Mam nadzieję, że pokażę, czy jest w stanie zastąpić mojego wiernego towarzysza ostatnich kilku lat, Endera 3, który służył mi wiernie, ale przyznam bez bicia, że od dłuższego czasu nie używałem go tak często, jakbym chciał. Czy nowoczesne funkcje, szybkość i automatyzacja, które oferuje K1 Max, przekonają mnie do częstszego powrotu do drukowania? Zapraszam do oglądania. Otwierając karton, pierwszą rzeczą, którą zauważamy, jest to, jak wszystko jest znakomicie zabezpieczone. Każdy komponent jest owinięty i osadzony w grubą warstwę gąbki ochronnej, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń. Na wierzchu znajdziemy zestaw naklejek, kartę gwarancyjną oraz instrukcję, która będzie naszym przewodnikiem przez cały proces konfiguracji i użytkowania urządzeń. Pod pierwszą warstwą grubej pianki znajdziemy górną pokrywę drukarki, która jest wykonana ze szkła. Tuż pod nią umieszczony jest dotykowy ekran, który jest kluczowym elementem interfejsu użytkownika, pozwalającym na łatwą kontrolę i zarządzanie drukarką. Kabel zasilający to kolejny element, który szybko wypatrzymy. Jest niezbędny do uruchomienia drukarki. Pod kolejną warstwą gąbki odkrywamy pudełko z akcesoriami i narzędziami. W jego wnętrzu znajdziemy zestaw imbusów i śrubokrętów, które przydadzą się przy montażu i regulacji drukarki, obcinaczki do przycinania filamentu, klucz płaski do dokręcania i regulacji, smar do osi, który zapewnia płynność ruchów, klej do podłoża, niezbędny do poprawy adhezji pierwszej warstwy wydruku, pendrive z wgranym oprogramowaniem Creality oraz kilka gotowych modeli do wydruku, co pozwala na szybki start, igłę do czyszczenia dyszy, która pomoże w utrzymaniu drukarki w dobrym stanie, szpachelkę do usuwania wydruków z platformy. W kolejnym pudełku znajdziemy białą, 1-kilogramową szpulę filamentu PLA, która jest świetnym startem do pierwszych projektów. Do tego zapasową dyszę, co jest przydatne w przypadku potrzeby wymiany lub różnych wymagań materiałowych. Gumowe nóżki do drukarki zapewnią stabilność i amortyzację wibracji, a klamka do drzwiczek ułatwi dostęp do wnętrza urządzenia. Jak widzicie, zestaw jest bardzo kompletny i pozwala niemal od razu przystąpić do pracy. Creality K1 Max przybywa z wszystkim, co niezbędne do rozpoczęcia drukowania 3D, co jest dużym plusem tego modelu. Teraz, gdy już wiemy, co znajduje się w pudełku, przejdziemy do montażu i pierwszego uruchomienia drukarki. Montaż tego modelu charakteryzuje się prostotą i intuicyjnością, co sprawia, że nawet osoby początkujące mogą szybko przystąpić do przygotowania urządzenia do pracy. Na wstępie zaczynamy od usunięcia wszelkich folii i naklejek zabezpieczających, które chroniły drukarkę podczas transportu. To ważny krok, który zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu elementów podczas dalszego montażu. Kolejnym etapem jest montaż klamki do drzwi przedniej. To prosty, ale kluczowy element, który ułatwi dostęp do wnętrza drukarki, a także zabezpieczy przestrzeń roboczą. Następnie przechodzimy do instalacji panelu sterującego. Panel ten mocujemy bezpośrednio pod drzwiczkami drukarki, co pozwala na łatwy dostęp do wszystkich niezbędnych funkcji kontrolnych. Po zainstalowaniu panelu sterującego montujemy gumowe nóżki. Zapewniają one stabilność drukarki oraz amortyzują drgania, co jest istotne dla jakości wydruku, szczególnie przy wyższych prędkościach druku. Kolejny krok to przykręcenie uchwytu na filament. Jest to miejsce, gdzie umieszczamy szpulę z materiałem drukującym, co pozwala na łatwe i niezakłócone podawanie filamentu do głowicy drukującej. Następnie musimy odkręcić trzy śruby, które są wyraźnie oznaczone żółtymi strzałkami. Na zakończenie montażu zdejmujemy folię ochronną z podłoża, odsłaniając powierzchnię roboczą gotową do pierwszego wydruku. Jak widać, proces składania drukarki Creality K1 Max jest szybki i nie wymaga specjalistycznych umiejętności. Po zmontowaniu drukarki pozostaje już tylko jej włączenie i wykonanie prostych kroków konfiguracyjnych. Konfiguracja jest równie prosta. Połączenie z siecią Wi-Fi, wybór strefy czasowej i uruchomienie automatycznego testu
samodiagnostycznego, self-check, który sprawdzi, czy wszystkie komponenty drukarki funkcjonują prawidłowo. To intuicyjne podejście minimalizuje początkowe trudności i pozwala szybko przejść do realizacji pierwszych projektów drukowania. Creality Key 1 Max odznacza się niezwykłą prędkością druku do 600 mm na sekundę, co jest możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii przyspieszenia do 20 000 mm na sekundę kwadratową. To pozwala na bardzo szybkie osiągnięcie pełnej prędkości druku, co jest idealne dla użytkowników potrzebujących efektywności i szybkości. Maksymalny przepływ materiału wynoszący 32 mm sześcienne na sekundę umożliwia szybkie i efektywne wytwarzanie dużych przedmiotów. Nowoczesna konstrukcja. Drukarka korzysta z konstrukcji Core X Way, połączonej z lekką głowicą drukującą o masie tylko 190 g. Ta konstrukcja minimalizuje bezwładność ruchu, co jest kluczowe przy wysokich prędkościach druku i pozwala na utrzymanie wysokiej precyzji. Model K1 Max jest wyposażony w szereg automatycznych funkcji, takich jak całkowicie automatyczne poziomowanie podłoża, awansowane skanowanie LiDAR do generowania dokładnych map wysokości. System wspierany jest przez algorytmy AI, które monitorują proces druku i mogą automatycznie interweniować w przypadku wykrycia problemów, takich jak spaghetti failure, niewłaściwy wydruk czy obecność obcych przedmiotów. Zaawansowane funkcje dla poprawy jakości i bezpieczeństwa K1 Max zawiera wbudowany oczyszczacz powietrza, który redukuje emisję szkodliwych oparów wydzielanych podczas drukowania z niektórych typów filamentów. Ponadto drukarka jest wyposażona w dwa systemy chłodzenia, duży wentylator na głowicy oraz dodatkowy wentylator w komorze budowy, które skutecznie zarządzają temperaturą podczas drukowania. Kompatybilność i wsparcie. Creality K1 Max jest kompatybilna z różnymi rodzajami filamentów i oprogramowaniem do cięcia, slicing, takim jak Creality Print, Cura, Simplify 3D, Prusa Slicer. Drukarka obsługuje pliki G-Code, a także różne formaty plików do cięcia, w tym STL, OBG i AMF, co umożliwia użytkownikom dużą elastyczność w projektowaniu i drukowaniu. Porównamy wydajność druku dwóch drukarek 3D, Creality K1 Max i mojego starszego Endera 3, na przykładzie drukowania modelu łódki. Zobaczymy, jak różnią się te drukarki pod względem prędkości, jakości wykonania oraz wpływu zastosowanych technologii na efekt końcowy. Porównanie prędkości druku. Creality K1 Max oferuje trzy opcje jakości wydruku: wysoka, normalna i szybka, z czasami odpowiednio wynoszącymi 1 godzinę i 25 minut, 39 minut oraz 28 minut. Dla porównania, Ender 3 w tych samych ustawieniach jakościowych wymaga znacznie więcej czasu. 3 godziny i 25 minut, 2 godziny i 15 minut oraz 1 godzinę i 35 minut. Dodatkowo przykład druku półki pod biurko pokazuje jeszcze większą dysproporcję w prędkości, gdzie Ender 3 potrzebuje 17 godzin, a K1 Max tylko 4,5 godziny. Aby ocenić jakość, wydrukowałem model łódki na obu drukarkach w różnych ustawieniach jakości. W przypadku K1 Max jakość wysoka zapewniała wyraźne i szczegółowe wykończenie. Średnia jakość była bardzo dobra z niewielkimi kompromisami, a szybka jakość, mimo że najszybsza, pokazała lekkie niedoskonałości, które jednak nie wpłynęły znacząco na ogólną funkcjonalność modelu. Dla Endera 3 jakość wydruków w trybie normalnym była zauważalnie niższa w porównaniu do K1 Max, co widać było w mniejszej precyzji detali i gładkości powierzchni. K1 Max wyróżnia się na tle innych drukarek 3D nie tylko wysoką wydajnością, ale również zaawansowanymi funkcjami, które zwiększają jej wszechstronność i użytkowość. Szczególnie interesujące są tutaj innowacje takie jak system szybkiej wymiany dyszy, Unicorn Quick Swap, wsparcie AI, wbudowany oczyszczacz powietrza, a także technologia AI LiDAR i kamera AI do monitorowania procesu drukowania. Oto szczegółowy opis tych funkcji. Unicorn Quick Swap Nozzle, system szybkiej wymiany
wymiany dyszy. Unicorn Quick Swap jest jedną z kluczowych innowacji w K1 Max, umożliwiając użytkownikom błyskawiczną zmianę dysz bez potrzeby używania narzędzi. To znacząco skraca czas przygotowania drukarki do pracy z różnymi materiałami lub wymagającymi różnych średnic dysz, co jest szczególnie przydatne w produkcji prototypów, gdzie często wymagane są zmiany ustawień. Wsparcie AI Creality K1 Max wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do optymalizacji procesów drukowania. AI analizuje przesyłane modele, automatycznie dostosowując ustawienia takie jak wsparcia, wypełnienie czy prędkość druku, co maksymalizuje jakość wydruków przy jednoczesnym zachowaniu efektywności materiałowej i czasowej. Dodatkowo AI może w czasie rzeczywistym reagować na potencjalne problemy, takie jak zatory filamentu czy niestabilności konstrukcji. Wbudowany oczyszczacz powietrza, wbudowany system filtracji powietrza w K1 Max to kolejna funkcja zwiększająca komfort użytkowania. Filtr usuwa szkodliwe opary wydzielane podczas drukowania z niektórych rodzajów filamentów, takich jak ABS czy najlon. To nie tylko poprawia jakość powietrza w miejscu pracy, ale również czyni drukowanie bezpieczniejszym w domowych i półprofesjonalnych warunkach. Technologia LiDAR wykorzystywana w K1 Max do automatycznego poziomowania to przełom precyzji przygotowania drukarki. Skaner LiDAR tworzy mapę wysokości stołu roboczego, umożliwiając bardzo dokładne dostosowanie wysokości pierwszej warstwy. To kluczowe dla jakości wydruków, szczególnie przy większych obiektach, gdzie nierówności mogłyby prowadzić do warstwowania czy pękania modelu. Kamera AI do monitorowania niepowodzeń druku. Zintegrowana kamera AI monitoruje proces drukowania, wykrywając i alarmując o wszelkich nieprawidłowościach, takich jak spaghetti failure, obecność obcych przedmiotów czy przemieszczenie się modelu. Dzięki temu możliwa jest szybka interwencja, co zapobiega marnowaniu materiałów i czasu na dalsze, nieudane próby druku. Creality K1 Max wyposażona jest w nowoczesne opcje łączności, w tym Wi-Fi i Ethernet, które otwierają drzwi do zdalnej kontroli i monitorowania druku. To ogromne udogodnienie, szczególnie gdy porównamy je z koniecznością fizycznego przenoszenia plików na karcie pamięci, jak to miało miejsce w przypadku starszego modelu, jakim jest Ender 3. Przyjrzyjmy się bliżej, jak funkcjonuje łączność w K1 Max i jakie przynosi korzyści. Dzięki oprogramowaniu Creality Print oraz Creality Cloud użytkownicy mają dostęp do szeregu funkcji, które umożliwiają nie tylko monitorowanie druku na żywo, ale również zarządzanie ustawieniami drukarki, wybór modeli do druku, a także uruchamianie druku. Aplikacja Creality Print posiada zintegrowany sklep z modelami 3D, oferując zarówno darmowe, jak i płatne projekty, które można wydrukować bezpośrednio z poziomu aplikacji. To znaczące ułatwienie w porównaniu do procesu stosowanego w Enderze 3, gdzie każdy plik musiał być najpierw zapisany na karcie SD, a następnie ręcznie załadowany do drukarki. Często korzystam również ze strony Thingiverse, która jest prawdziwym skarbcem dla entuzjastów druku 3D. Na Thingiverse można znaleźć miliony darmowych modeli 3D, które użytkownicy z całego świata dzielą się ze społecznością. Jeśli znajdziecie model, który szczególnie Wam się podoba, możecie również wesprzeć jego twórcę drobnym napiwkiem, co jest miłym gestem docenienia ich pracy. Przygotowanie modelu do wydruku na drukarce 3D, takiej jak Creality K1 Max, może być proste i intuicyjne, zwłaszcza gdy korzystamy z gotowych modeli. Thingiverse to popularna platforma oferująca tysiące darmowych modeli 3D, stworzonych przez społeczność użytkowników. Oto jak możesz skorzystać z tej opcji. Odwiedź stronę Thingiverse, użyj wyszukiwarki lub przeglądaj kategorie, aby znaleźć model, który Cię interesuje. Po wybraniu modelu pobierz plik, który zazwyczaj jest w formacie STL. Otwórz pobrany plik w slicerze, takim jak Creality Slicer, Cura, Simplify 3D lub innym kompatybilnym z Twoją drukarką. W slicerze dostosuj ustawienia takie jak orientacja modelu, wypełnienie, rodzaj i ilość wsparcia, a także jakość warstw. Znajdziesz tam wszystkie informacje takie jak czas wydruku,
oraz ilość zużytego filamentu. Wyeksportuj plik G-Code. Po dostosowaniu ustawień wyeksportuj przygotowany model do pliku G-Code, który jest rozumiany przez drukarkę. Prześlij plik do drukarki. Możesz przesłać plik G-Code bezpośrednio przez Wi-Fi, jeśli Twoja drukarka jest podłączona do sieci, lub skopiować plik na kartę SD USB i fizycznie przesłać go do drukarki. Creality K1 Max jest wyposażona w wiele zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa i wygody, które znacząco wpływają na komfort i bezpieczeństwo użytkowania drukarki. Poniżej szczegółowo omówię kilka z tych kluczowych funkcji. Czujnik wyczerpania filamentu to jedna z podstawowych, ale niezmiernie ważnych funkcji, która zabezpiecza przed niepotrzebnym przerwaniem procesu drukowania z powodu braku materiału. Kiedy filament się kończy, czujnik natychmiast zatrzymuje drukarkę, a użytkownik otrzymuje powiadomienie, że konieczne jest uzupełnienie materiału. Dzięki temu można uniknąć wielu frustrujących sytuacji, w których praca nad często czasochłonnymi projektami mogłaby zostać zmarnowana. W mojej ocenie czujnik ten działa niezawodnie, zapewniając ciągłość pracy i minimalizując ryzyko błędu. Odzyskiwanie pracy po utracie zasilania to kolejna cenna funkcja, która może uratować projekt przed nieoczekiwanymi przerwami w dostawie prądu. K1 Max automatycznie zapisuje postęp druku i w przypadku wyłączenia zasilania jest w stanie wznowić drukowanie od miejsca, którym zostało przerwane. To zabezpieczenie jest niezwykle przydatne, szczególnie w środowiskach, gdzie przerwy w dostawie prądu są częste. Testy pokazują, że funkcja ta działa efektywnie, znacząco obniżając ryzyko utraty materiału i czasu. Mimo że nominalna moc drukarki Creality K1 Max wynosi 1000 W, średnie zużycie energii w praktyce jest znacznie niższe i oscyluje wokół 150 W. To średnie zużycie odzwierciedla rzeczywisty pobór mocy podczas typowych operacji drukowania, co jest kluczowe przy ocenie kosztów eksploatacji. Dla druku modelu łódki, który trwa 1,5 godziny i wykorzystuje około 4 metry filamentu, koszt energii elektrycznej wynosi około 16 groszy. Jest to obliczone przy założeniu ceny za kilowatogodzinę na poziomie 70 groszy. Obliczenie to bierze pod uwagę fakt, że podczas typowej operacji druku średnie zużycie mocy wynosi 150 W, co przelicza się na zużycie 0,225 kWh przez 1,5 godziny. Koszt materiału. Biorąc pod uwagę, że kilogram filamentu PLA kosztuje 70 zł i zawiera średnio 335 metrów, koszt zużytych 4 metrów filamentu wynosi około 84 groszy. Całkowity koszt wydruku. Sumując koszty energii i materiałów, całkowity koszt wydruku modelu łódki na drukarce Creality K1 Max wynosi około 1 zł. Ta kalkulacja uwzględnia zarówno koszt zużytej energii, jak i materiału, zapewniając kompleksowy obraz kosztów związanych z jednym wydrukiem. Takie szczegółowe obliczenia pozwalają lepiej zrozumieć bieżące koszty eksploatacji drukarki, co jest niezmiernie ważne przy częstym użytkowaniu urządzenia w domowych czy profesjonalnych zastosowaniach. Drukarka operuje na poziomie hałasu około 60 dB przy zamkniętych drzwiczkach, co jest porównywalne do normalnej rozmowy. Gdy drzwiczki są otwarte, poziom hałasu wzrasta do 70-75 dB, co jest nadal dość ciche w porównaniu z innymi urządzeniami domowymi, ale wyższe w porównaniu do stanu zamkniętego. W przypadku Endera 3 drukarka ta zazwyczaj generuje porównywalne poziomy hałasu, jednak może być głośniejsza w zależności od konfiguracji i typu obudowy, ponieważ standardowo nie posiada drzwiczek redukujących hałas. Po intensywnym testowaniu Creality K1 Max i porównaniu jej z Enderem 3, moje ogólne wrażenia są niezwykle pozytywne, szczególnie w kontekście znaczących ulepszeń, które K1 Max wnosi w stosunku do starszego modelu. Jednym z najbardziej oczywistych ulepszeń w K1 Max jest automatyczne poziomowanie stołu. W Enderze 3 każdorazowe dostosowanie wysokości podłoża wymaga manualnej regulacji, co jest czasochłonne
i może prowadzić do błędów, zwłaszcza dla mniej doświadczonych użytkowników. Ta operacja wymaga używania kartki papieru do kalibracji, co jest dość prymitywną metodą w porównaniu do zaawansowanych technologicznie rozwiązań. W przeciwieństwie do tego, K1 Max wykorzystuje zaawansowaną technologię AI LiDAR do automatycznego poziomowania, co nie tylko oszczędza czas, ale również zwiększa precyzję i powtarzalność druków, eliminując ludzki czynnik błędu. Druga znacząca różnica to szybkość druku. K1 Max oferuje prędkości druku, które są kilkukrotnie wyższe niż w Enderze 3, osiągając do 600 mm na sekundę, co jest oszałamiającą wartością dla drukarki tej klasy. Dla porównania, Ender 3 może osiągnąć prędkości druku do około 180 mm na sekundę. Ta różnica jest kluczowa dla użytkowników, którzy potrzebują szybko realizować swoje projekty. Obok modelu Creality K1 Max dostępne są również inne warianty w tej samej linii produktów – Creality K1 i Creality K1C. Każdy z tych modeli oferuje specyficzne cechy, które mogą lepiej odpowiadać różnym potrzebom użytkowników. Wybierając między K1, K1 Max a K1C, warto zastanowić się, które funkcje są dla Ciebie najważniejsze oraz jakie jest Twoje zapotrzebowanie na druk 3D. Model K1 jest doskonałym wyborem dla tych, którzy szukają nieco tańszej, ale solidnej drukarki. K1 Max oferuje najwięcej funkcji i najlepszą wydajność dla wymagających użytkowników lub profesjonalistów. Natomiast K1C może być idealny dla tych, którzy potrzebują zaawansowanej łączności i integracji z innymi urządzeniami. Każdy model ma swoje zalety i będzie odpowiedni dla różnych grup użytkowników w zależności od ich specyficznych potrzeb. Link do drukarek zostawiam Wam w opisie pod filmem. Dzięki za oglądanie.